Witam wszystkich tego pięknego grudniowego poranka, bardzo zresztą śnieżnego jak widać. Mamy warunki nieco ekstremalne, bo jest mniej więcej 5 do 10 stopni w zależności gdzie, no ale to jest temat poboczny. Dzisiaj po raz chyba czwarty z rzędu atakujemy, tradycyjnie już atakujemy sztolnię główną w Kowarach pod Górzu. A właściwie drugi raz staramy się trafić na te bardziej zalane tereny. Prawie rok temu i tydzień można powiedzieć, 13 grudnia, stan wojenny, byliśmy tutaj próbować właśnie spenetrować tą część kopalni i nie za bardzo się udało, bo stan wody był troszkę zbyt wysoki, żeby cokolwiek próbować. No teraz jest susza, za nami jest nieco mniej wody niż poprzednio, to trochę dobrze wróży. W razie czego jesteśmy przygotowani, może wodery wystarczą. No, jesteśmy dobrej myśli, że ta impreza się do czegokolwiek przyda. Nie ruszaj. No i w sumie nie wiem, czy coś chcesz jeszcze dodać. Idziemy. Z historii samej kopalni wiele nie można powiedzieć. Niemcy zaczęli kopać, wojna się skończyła, Rosjanie zaczęli całe Kowary rozkopywać pod kątem uranu. W tamtym kierunku się znajdują zakłady R1, pod które podlegało dziesiątki sztolni, można powiedzieć, kopalń, w których kopano uran mniej lub bardziej sukcesywnie. I to trwało gdzieś do lat, ja wiem, 60. chyba? 60., 70., ciężko powiedzieć. Przyznam, że lekcji nie odrobiłem do tego przemówienia, ale tyle chyba tytułem wstępu. Miejmy nadzieję, że będą jakieś ciekawe nagrania z tego. Jak nie, no to... Jedziemy gdzie indziej. To jedziemy gdzie indziej, próbować szczęścia w innym miejscu. Ale w razie czego, na razie próbujemy. No to tyle. Dobra. No to jedź. Nie tu. Tam? Brawo. Naprzód? No. A tam co jest? Tam jest prosty odcinek do przodu. A, no tak? Dobra. Robi się coraz niżej. Tak było. Mamo, nie denerwuj się, ja wiem co robię. Jestem odpowiedzialnym człowiekiem i płacę podatki. I mi się przypadkowo włączyło długie światła. Wiesz co ci powiem? Tu nie ma waser. Wcześniej tutaj już stała. To jest łącznik, czy to jest komora? Ślepy i suchy, kolego. O kurde. No dalej, puszczaj. Ostrzegałem o tym kawałku drewna, a sam mi złapał wór. W sumie dobrze, że ten, że nie jest tutaj zalane, bo te nokoleniki gówno dają. Te. Dobra, ale tutaj muszę zrobić National Geographic, bo jak możecie wszyscy ewentualnie zobaczyć, poziom wody poprzednim razem sięgał dotąd. Dotąd. Tu stał dłużej, tu stał krócej. Jest jakaś boczna komora, jak już jesteśmy, to ją zobaczę, bo to jest jakiś fajne malownicze wyrobisko.
i relikty. Te, całkiem pokaźna. Masz długie światło jakieś? Coś daleko się dające? No. Tylko po prostu tym sobie było. No, całkiem długie. A. Ktoś tutaj ambitnie dniówkę robił. I ktoś mu wyraźnie nie pozwolił strzelić. Powoli się zbliżamy do części, w której poprzednio razem skończyliśmy. No pamiętam, jak tutaj się bawiłem, żeby nie zamoczyć tego wora. Ale naprawdę nie spodziewałem się, że... Ja rozumiem susza, ale... Wow! No, studnie wysychały to w okolicy, ale wody nie było. Aż takie lato było, mówisz? Widziałeś to? Co? Widziałem. Żelastwo. Powiem ci, że sucho. To dobrze. To znaczy, że nie trzeba się martwić na alternatywny scenariusz dzisiaj. Nie. A co najwyżej traktować go jako opcję zapasową. Jestem już zadowolony. A tego nie widziałeś na pewno, jakie ładne. Nie wiem. To nagram i sobie zobaczysz później. Czuję powiew wiatru od ciebie, wiesz? Patrz, tutaj jest wmurowany. Nie jest tu nie jest wbity bezpośrednio w skałę. Tak samo tutaj. Tylko jest wklejony już jakąś zaprawą. Chcesz... Mówisz, że nie masz kółek do pedałki. Co? Tutaj skończyliśmy. Więcej na takim kadrze. Tak więc... Witamy znowu w czarnej dupie. Która tym razem jest nieco mniej czarna. Jakkolwiek rasistowsko to brzmi. Porównując kadr z poprzedniej wyprawy, który magicznym flashbackiem pojawi się teraz. Sony Vegas dla ciebie. To mieliśmo wodę potąd. A dalej to już sięgała grubo wyżej. Dobra, przesuń się, bo chcę stanąć gdzieś. Na gruncie jakimś, na ziemi tej ziemi. O matko. Dobra, dajmy chwilę do ogarnięcia. I chyba w końcu eksplorację czas zacząć jakoś, nie? What is this silly contraption? O! Woda! Cicho! Plusk, plusk! No. A to ma to dajone podłamy. Ząbkum! O! No, patrz jak fajnie uniosła się ta fala uderzeniowa. Oho, beczkum, fanty, lód, jakaś połowiczna beczka tutaj, kurde. Całkiem ciekawe. To jest chyba tak zwany ul, jeżeli pamiętasz. Aha, to chyba nie otwieramy go. A nie, to nie wygląda na ul. Chyba to wygląda na ul. Ktoś tu zostawił klozet. Dobrze, po tej stronie. Do belki przyczepionej. Szyna. Ktoś wysrał szynę. Wyjąłbym ją, ale nie wyjmę, bo ładnie się prezentuje. Jak bardzo musisz być przerażony, żeby w kopalni srać szyną. Badum, komora z szybikiem. Szyb tutaj, ten główny.
to tam? Wcale nie główny, bo główny szyb był ponoć dalej, on nie był dostępny. To był szyb pochyły. Co, aż tak ambitnie? Ale ta struktura Play-Doh przy wejściu, tak. O Jezu Chryste. Wow. Mam jakieś elementy. Tutaj gdzieś był ten szyb. Właśnie jakie makarony. Wow. Wow. Przejdziesz? Przejdę, bo patrzę pod nogi, bo... No, raczej. To wszystko było pod wodą. To taka trochę... To jest taka trochę kombinowane to. A nie to. No, lampa tam jest... Przekrój szereg, bo tylko nie za tamto. Butelka. To wygląda typowo jak pod szybie. Mówisz? Zobacz, tutaj jakieś kotwy sprzętowe, to chyba lutnia albo jakakolwiek inna. Czy to jest bloczek taki nad twoją głową? No jest właśnie. Nie rusza się niestety. Nie ma dobrze. Ale szyb. Co tam jest? Jakieś spory. Raczej nie sypnia, nie? Chyba jest szyb w biurze. Doszliśmy do podszybia, szybu pochyłego. Tu widać jeszcze pozostałości jakichś urządzeń. Widać coś na tym filmie? Może widać. Włączę lampę, coś więcej widać może. Raz, dwa, trzy i główny. Dobra. Sam szyb natomiast znajduje się tutaj. Na pewno jest tu malowniczo. To jest chyba jedna z ciekawszych kopalni, w których byliśmy. No, chyba tak. A przynajmniej taka dzika, która ma w sobie takie bajery jak leżący złom. I szyb. Mhm. Siódemka tylko miała jakieś takie relikty. O, to jest właśnie szyb pochyły. To? Tutaj idzie w dół. Jeszcze pozostałości, jakieś łańcuchy zostały. I też on idzie w górę. Za chwilę podejdę troszeczkę bokiem, bo widziałem, że tam jakieś drabiny są. Może nawet ktoś próbował tu wejść. Widać. Tu muszę ostrożnie chodzić, bo jest tak trochę nierówno i ślisko. O, stąd będzie coś widać. O, szyb pochyły w górę. Widać, że te drabiny tam są. Są pomosty. Na upartego dałoby się tam nawet podejść. I ludzie to robili, bo widać, że przestawione właśnie tutaj te żelastwa. Wiesz, robili, ale nie wiadomo z jakim efektem. To trochę też tak średnio to wygląda, bo na kracie leży sporo odłamów skalnych. Ale nie chciałbyś wpaść do tej wody? Bo jeżeli byś się nie utopił, to byś się udusił. Bo co chwilę wesołe bąbelki się unoszą. Te. Domyślam się, że część drewniana tego, co jest pod wodą, tak troszkę bąbelkuje. O, jakie obudowy. Cała lampa kompletna leży. Ten stół jest fajny, nie? No. Taki porządny. Solidny, roboczy stół. No, takie byś sobie w domu powiesił, co? Patrz, sterta złomu rzucona w róg. Zawiasy jakieś. No. Kawałek szyny. Lampka. Jak to działało? Lampka. Lampka nie inaczej. A tutaj jakaś konserwa. Albo puszka elektryczna. Prędzej puszka. Ale tak mi się skojarzyło. Połowę zostawiłeś.
Druga rękawica. Taka sama? Taka sama, pierwsza była przy wejściu. A. Lepiej tu nie będzie. To jest dziwne wejście, nie? Taka wnęka, diabli wiedzą, jakieś boczne, ale ta brejka rządzi. Ble. Taka masa. Puszczaj. Doszliśmy do jednego z końców kopalni. Tam słychać lejącą się wodę. O, tam się leje woda. Mogę podejść i pokazać, za chwilę to zrobię. To jest jeden z chodników wydobywczych, tak to według planu jest opisany. Zrobiliśmy sobie krótki pit stop na wymianę baterii, zjedzenie czegoś. I za chwilę ruszamy w drogę powrotną. Przy czym no jeszcze trochę kopalni nam zostało. A co zrobiłeś z nim? Paski mi się wrzynały jak oceanem. Teraz dobra, podejdę do wody. Nie, rękawiczek, żeby się nie upaćkał za bardzo. Idziemy zobaczyć przodek. A, może dam więcej światła. O. Tutaj ładne życie, że tak powiem. Pleśń lub coś w tym stylu. Jakaś obudowa, nie wiadomo od czego. Woda. 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 Tutaj blachy. Tam jakaś maruda świeci. Nie bardzo malownicza część kopalni. Wzięliśmy ze sobą trochę chemików. Miejmy nadzieję, że to nie jest radioaktywny rakietowy, czy świeci maśni, czy dobrze, czy góra. Idzie w pranie, dobrze. Zobaczymy. Na razie dlatego ci tak sporo wala się odpadów. Tutaj nawet wygląda się na pomieści jeden. Przyklejony do jakiejś skały. Ciąpowo. Trochę blach tam, jak Marcin pokazywał. Było. Po urodku. Prawdopodobnie. Który widzimy może. W zasadzie po drodze mijaliśmy taki dosyć majszczotyczny zawał, po którym można było przejść po górze, właściwie odbą. No i ta kopalnia powoli zaczyna przebierać trochę kształt jaskini miejscami. Już coraz więcej takich naturalnych jakby formacji się tworzy przez odpływanie tych wszystkich ewidentnych, utrzymujących się skał. Więc połazimy. Mamy jeszcze, w zasadzie doszliśmy chyba do końca. W jednym kierunku. Przynajmniej w jednym, teoretycznie obranym jako główny ciąg komunikacyjny przez nas. I teraz będziemy zawracać i odwiedzać wszystkie boczne chodniki i będziemy patrzeć, co tam zaczął. Jest sucho, jest bardzo sucho, co mnie bardzo cieszy, bo udało nam się w zasadzie wejść aż na sam koniec i moczyć się najwyżej po... To nawet tutaj bardzo malownicze żyły, bliżej nieokreślone jakieś czarnej skały. Przechodzą w zasadzie, no w tym wypadku nie przez cały przekrój, ale w innym miejscu widać to, jak właściwie górnicy się przekopali przez tą żyłę i fajnie otacza. Co tam widzisz? O, zieleń. Jakaś zieleń, patrz jak woda niesie ten, szczątki drzewa. No to ładna kopalnia jednak. Myślę, że warta zapamiętania. A ile podchodów było do niej? Chyba 4 razy tu już byliśmy, nie? Z czego raz w mojej urodziny. Co? No. Torta jadłem pod ziemią.
Czego chcieć więcej od życia? Ale ona wydaje się w lepszym stanie niż ta w kletnie. Znaczy, fakt faktem, leżą takie spore głazy na ziemi. To jest taki ładnie obwalony. O, gwoździe. Ale fakt faktem mi się wydaje, że tutaj... O, tego nie widać było pewnie na kamerze. Przęsło patentowe. Albo, jak kto woli, może służyć jako drabina. Podniesiemy to? Daj mi zrobić zdjęcie. Maruda. Ciekaw jestem, jakie to ciężkie. No, lekkie nie jest. Teraz to jest fajnie. Teraz to jest spoko. A co było wtedy? Tutaj nic nie ma, tam. Co było wtedy, kiedy tutaj jeszcze szły lutnie i kable? Aha. Wtedy to dopiero był ścisk. Co to jest? Błyszczy. Właśnie widzę. Lśni na złoto. Ciekawe. Jakaś dziwna skała. Tamten bardzo lśni. No. Aparat pod ręką, po prostu tak. Zerknij, czy jest tutaj, się kończy zaraz to, czy... Bo jak się kończy ten oval, to nie chowam aparatu. Jak się nie kończy, to chowam. Coś tam, chociaż... Ja nie mam tak dalekiego światła. Ale to tutaj, za chwilę. To chyba się kończy, wiesz? Tu jest chyba przodek już. Dlatego ąski. Ąski przodek. No. Chociaż może to idzie w górę jeszcze. Ha go wie. Nie. Coś tam. Coś tu dziwnego. Oj. Zawalone, ale może. A! Nie wiem, czy to bezpieczne miejsce, żeby iść. Trochę się. No. Siódemką mi tu zalatuje, wiesz? Ten typ przejścia. Chociaż chyba zawalone na amen. No. Tak? Jest. Możesz sobie zobaczyć. No, no i tak chowa, może będzie wracać. Znaczy możesz zrobić zdjęcie tego, bo to wygląda zajebiście. To moim to zdaniem. Zostały dwie obudowy. Przy ścianie obudowa. A dalej wszystko pierdolnęło na to. To ja ci, nie wchodź jeszcze, ja wyjdę stąd, bo tu nie ma za dużo miejsca. Mówię, że w tamtą stronę sprawnie mi poszło jakoś. Mówiłem, że wora nie ciągnąłeś. Co nie ciągnąłem? Wora. No. W sumie to racja. W obie strony szedłem bez wora. Ale fajny przycisk. Tak. No, taki trochę wkurzający, szczególnie w tym miejscu, gdzie jesteś. Tą rękę trzeba gdzieś zapodziać. Co? Mówi się o coś zaczepić. To na nawet. Nic, musisz się cofnąć. Tu jest szyb. Tam nie szliśmy. Aha, to czekaj, to ta komora taka z tymi murkami dalej była, tak? Jakimi murkami? Z murek i dalej drugi murek. Czyli tam dalej była. Mówisz o tej takiej... No tak, tak, to ona była w bok, bo od niej się szło do tej zawaliskowej. No, to tam też zdjęcie zrobił. Nie patrzymy Emeru? Patrzymy. Ciekaw jestem, co tu jest. Poza makaronami. To fajne bardzo. No właśnie, zauważyłem to wcześniej, jakaś
śmieszna skrzynia. Kryj-ryj. Ciekawe. Nie ma co. Konstrukcja coraz ciekawsza, taka średniowieczna, rzekłbym. No to murowane to. Ale chodzi mi o kształt. Wiem, że jest murowane, tyle to widzę. Ale chodzi mi o ten kształt dzwonowaty taki. I ona idzie po dużym łuku dosyć. Ale już skręca. Może to jest do głównego szybu? Może. Trochę ludzi, trochę dusz się tu przewinęło. No. Tak ambitnie się rozpęka już. O Jezu! Tutaj to jest źle. No. Ale... Aha, dlatego, bo to był po prostu taki... mocno luźny fragment skały był widać. Bo... Czekaj, zrobię lub kontrolę, bo czuć, że się zmieniło powietrze. Coś śmierdzi, nie? Uła. Też jakaś tam. A tam już stoi woda. No to jest proste. Jakiś metraż. Szyb? Dół. Ta? A co tam jest? Znaczy, była ta betonowa, podłożyli deskami i szynami wzmocnili. No i takim nie było. Zasadniczo. To zdjęcie zrobię. To wyjdź, chcę zobaczyć. Może to jest ta do szybu? No właśnie, jesteśmy w tym rejonie. No, to wygląda na bardzo niedostępne. Zailuminuj może. No właśnie. Co tam, co zacz? Czy to warto się tarabanić po tej podkładzie śmiesznym? Przodek. Albo i... Nie, jest tam dalej coś. Tamo za tamu. No. Co? Ale miernik weź może. Co? Może weź miernik. Najpierw przejdę. No to ci podam to. Ale tam luft może być gorszy. Tak a propos niszczenia woderów.
Ulala. No, kurwa mać. Tu i tu. Weź poświeć tam. Mam małą awarię. Kamyczek wpadł mi do wodera. Zgadnij, gdzie się umiejscowił. Pod piętą? Nie, na kolanie. Ojej. Zobacz, jakie drzwi zajebiste. Aha. Więcej niż myśleliśmy, że będzie w zasadzie, bo sporo chodników było zawalonych, ale dało się przejść górą pomiędzy po prostu skałą a samym materiałem, który się obsypał. No, kopalnia jest malownicza. Właściwie każdy korytarz się w jakiś sposób różni. Jest od groma nacieków różnych innych tworów. Można powiedzieć, że natura coraz szybciej przejmuje to miejsce ku sobie, więc za parę lat, jeżeli to wszystko się nie zawali samo z siebie, to będzie całkiem malownicze miejsce do odwiedzania. Rzecz jasna, do bezpiecznych to raczej nie należy. To jest takie dyskusyjne. No, jesteśmy teraz w Podszybiu, prawdopodobnie szybu pochyłego. Gdzieś tutaj jest jakaś maszynownia. Właśnie siedzimy na szczątkach różnych pamiątek industrialnych. Marcin trzyma lampę. Taka piękna wygląda. Naścienna. Naścienna. Ja siedzę na jakiejś róże lutni, czy diabeł wie co. No, jest to ciekawie, na pewno. Szyb ten prowadzi na teren zakładów R1, z tego co Marcin mówił. No tak. Tak? Wychodzi gdzieś tam, no dokładnie nie wiem w którym miejscu, ale gdzieś jest na górze zaczopowany właśnie na terenie zakładów. Tak więc jeżeli nawet by nam odbiło i zachciało nam się iść tą drabiną w górę. No jest tam taka opcja trochę. Taka dla samobójców. Troszkę. To byśmy spotkali prawdopodobnie jakąś betonową płytę na samym terenie zakładu, a jeżeli udałoby nam się przejść, to by nas szybko zwinął strażnik. Bo teren jest teraz chroniony. Więc ta opcja niestety jest tylko dla ludzi nie spełna rozumu, bo raczej mało kto się będzie poczuwać. Jest to tam takie straszne, to drabinka. No. Znaczy drabinka, drabinko. Kwestia tylko właśnie dostania się tam, bo to na pewno jest zamknięta rama. Pocałujesz płytę betonową na górę. No, tak. Dobra. No i teraz czeka nas powrót w postaci 100 metrów, czy tam diabli wiedzą ile, czy ogania się. No i dalej to już łagodne wyjście standardowym, suchym. Tym no roku, właśnie. Co jest strasznie dziwne. Prawie wody nie ma. Praktycznie wody nie ma, jedynie w dalszych odcinkach tej kopalni jest woda i w niższych punktach, jak tutaj. Woderów mogliśmy nie brać. Kalosze wystarczyły. No, dalibyśmy radę w kaloszach, no ale kto wiedział. No właśnie.